Witam na kanale Fantazja Azja. Dosłownie kilka dni temu ruszyło Magic the Legend, czyli gra MMO, a niektórzy jak to też nazywają bardziej action RPG, sieciowe troszeczkę, bo nie jest to tak otwarte MMO, jakby się nam mogło wydawać i jakbyśmy oczekiwali, ale myślę, że może być całkiem ciekawe. Będziemy chcieli to sprawdzić, zwłaszcza, że jest to wszystko, cała ta MMO będzie się działo w świecie Magic the Gathering, czyli jeżeli ktoś jest fanem gry karcianej, a ja akurat jestem fanem Magic the Gathering, zresztą nawet na kanale nieraz tworzyłem jakieś tam talie, deki, więc myślę, że będzie całkiem ciekawie. I zaczniemy od stworzenia naszej postaci. Jeżeli chodzi o postaci, jakie mamy dostępne, to mamy kilka tutaj klas. Mamy takiego Geomancera. Mamy Beast Callera. Sanctifier. Mind Mage. Oraz Necromancer, czyli Necromanta. No i fajne jest to, że każda z tych klas, każda z tych postaci ma jakby dostęp do swojej wybranej many, czyli na początku, przynajmniej na początku, bo z tego co wiem, to z czasem gry będzie można odkrywać kolejne klasy i zdobywać troszeczkę inny kolor many, no ale każda z tych postaci będzie miała dostęp do jakiejś tam określonej many, na przykład właśnie Geomancer będzie dostawał red manę, czyli będziemy zdobywać karty, właśnie jak w grze Magic the Gathering, będziemy zdobywać karty czerwone, dzięki którym będziemy tworzyć talię i będziemy wykorzystywać tą talię do skilli, czyli będziemy wyciągać jakąś tam talię na rękę i jakby nasza talia będzie naszymi skillami, więc całkiem ciekawa sprawa, jeżeli ktoś lubi grać w Magic the Gathering. Co do kostymizacji, to też zauważyłem, że nie każdą klasę możemy zmienić tak, jakbyśmy chcieli. Mamy jakąś taki, możemy zmienić rozmiar, mamy różne twarze. Troszeczkę tego jest, kolor skóry. Włosy różne, różniste. Możemy zmienić kolor akurat w tym. Będzie ciekawe. Jakieś... I stworzyliśmy coś takiego. Jeżeli chodzi o inną klasę, na przykład zauważyłem, że ten od białej many, jemu chyba nie można zmienić koloru. Zaraz zobaczymy, czy to jest prawda, czy to coś było za wcześnie, no, ale też możemy zmienić jakieś tam, trochę go przypakować. Jakoś tam twarz. Włosy, a nie wiem, możemy zmienić koloru. Czyli widocznie coś, za pierwszym razem jak grałem, to były jakieś takie problemy, widocznie nie wszystko się jeszcze zgrało, bo ważne jest to, że jest to beta, więc może nie wszystko jeszcze działa tak, jak działać powinno. Zobaczmy, czy jest we wszystkich innych też taka opcja. Kustomizacja. No niby tak, wszędzie mamy możliwość zmiany, to akurat nie widać. Włosów, ciekawe, jak zmienimy. Ma białe włosy, to ciekawe. Ale możemy mu dodać brudkę. Okej. No dobra, czyli widocznie możemy się pobawić, potworzyć jakieś ciekawe. Ten mi się osobiście podoba. Potem Mind Mage Blumana. Tylko Blumana nie jestem fanem niebieskiego koloru, jeżeli chodzi o manę, bo to są takie właśnie kontrolujące umysły, blokujące jakieś kontry i tak dalej. Więc jeżeli ktoś gra w Magic the Gathering, to nie każdy przepada za kolorem niebieskim. Nie może dobrze smieć w talii i kontrolować przeciwnika. Ale fajnie wygląda postać, że tak się unosi troszeczkę, więc pod tym względem to jest fajne. Jeżeli chodzi o postać, co mi jest najbliższa sercu, to będzie właśnie ta czerwona mana. Myślę, że będzie to czerwona mana i właśnie zrobiłem sobie tutaj Angelusa. No, Angelus. No, to jest dowód na to, że nie jesteśmy online całkowicie, bo zawsze jest Angelus zajęty i muszę tworzyć jakieś Angelusy i takie tam. Dobra, kontynuuj. Zobaczmy w ogóle, jak to się gra, co to odchodzi. Chwilę się ładuje. Muzyczka jest całkiem spoko, nawet mi pasuje. Troszeczkę już pograłem chwilę
wcześniej, zobaczyć, żeby w ogóle jak to działa, bo ja akurat nie mam dosyć mocnego komputera, nie jest to jakaś potężna maszyna i gram na najmniejszych ustawieniach, wszystko jest na low. No ale wygląda całkiem spokojnie, jestem jakiś tam wybredny, chciałem po prostu się pobawić w coś innego, bo w tej chwili nie ma za bardzo co się bawić. Więc tak, jesteśmy w jakiejś takiej początkowej mapie. Z tego co wiem, to trzeba pewnie będzie dojść do jakiegoś huba albo coś w tym stylu. Stand back, Planeswalker. I just deflected one of you, and I will not see the people of Briarthorn Glades. I am Nissa Ravain. You know Rol? That eases my mind a little. She ran toward the isle just west of here. Ral, Ra's al Ghul. Batmana ja oglądałem. Co my tu mamy zrobić? Dobra, follow Nissa. Nie będziemy tego czytać, nie ma czasu. Coś trochę mi tutaj blaguje lekko. Let me take care of this vine. Ustawienia. Za niby mamy wszystko low. O, jeszcze ultra. I suspect the planeswalker who attacked Briarthorn Glade corrupted this hedron. Huntmaster Procyon chased your target deeper into the vast wood. No, dostaliśmy jakąś taką kartę, czyli to będzie nasza umiejętność sorcery. Tyle to będzie manie kosztowało. Spoko. Czyli idziemy gdzieś tam. Idziemy gdzieś tam. Więc teraz tak, jeżeli chodzi o akcję, to mamy tak. Mamy standardowo pod Q coś, tak jest, co jakiś czas się pojawia, oraz pod W skaczące. No i tu jest nasza talia, tu na górze. Mamy w tej chwili manę nazbieraną tylko na ten Earth Spike. O, coś idzie. Zaraz to sprawdzimy. Jak przytrzymamy shifta, to odtłuczamy. No i tak, przyzywając czary, zdobywamy manę. Okej. Okay. Over there. We go over there. Pominęliśmy scenkę główną, bo już miałem tutaj jakby zrobioną tą część. Ale to jest cały czas początkowy etap gry, pierwsze levele. To jest nasza jakaś zła pani, którą musimy znaleźć, spotkać, ukatrupić. No ale całkiem przyjemnie się bije, jak na razie. Jest to jakieś mega szybkie. Ale mówię, z punktu widzenia osoby, która lubi grać w Magic the Gathering, to na pewno zdecydowaną fajną sprawą będzie szukanie tych kart i tworzenie jakiejś takiej swojej fajnej talii. A jak jeszcze udałoby się znaleźć tę kartę smoka, bo jak ktoś oglądał niektóre moje filmiki z Magic the Gathering, to ja nie posiadam talii bez smoków, więc smok musi być zawsze. No ale to ciekawa sprawa, faktycznie trzeba będzie pilnować się z czasem pewnie, jakie karty zużywać, bo jak na razie mamy dostępne dwa skille cały czas. Znaczy dwa skille takie główne, które się tam kastują co jakiś czas. No i mamy jakby te skille z kart. Co tu w ogóle mamy? W ogóle. Mapa. Tu mamy wielgaśną mapę, tu pewnie jesteśmy gdzieś tutaj, o location. Tutaj trzeba będzie coś poszukać. Mamy guide. Klikamy i się nic nie dzieje. Ok, czyli to mniej więcej wszystko możemy się dowiedzieć, co nas interesuje. Tu właśnie mamy te skille, które możemy odblokowywać w różnych realmach. Będziemy mogli fajnie zmieniać się. Mamy też jakiś ekwipunek, artefakty, klasę.
jakieś bajery. Tu jest nasza talia. To jest biblioteka naszej kartali, którą właśnie tu pewnie będziemy mogli tworzyć sobie talię i nasz deck. No i nie wygląda to źle. Tak dużo osób tam panikowało, że to jest takie za wolne, że to jest takie kwadratowe. No, mi tam nawet pasuje. Coś tu wyskoczyło. Bijemy to. Zabijać. No ale trochę faktycznie takie coś, ale Diablo. Chodzimy sobie sami. O, są jacyś gracze chyba. Level drugi. No tak, coś tu włażą. No. Aha. No to w sumie można powiedzieć, że jestem MMO. Myślałem, że to będzie bardziej takie coś, że czat tylko mamy, gramy sami całkowicie, no, ale to widać w jakimś mieście. Nisa. O, Lava Vortex, cool. Fajnie, podoba mi się te czary. Dobra, przede wszystkim musimy znaleźć tutaj pana, który zmieni mi wygląd. Gdzie to się da znaleźć, coś tak. O, jest. Tak, tu Taylor. Continue. Nie gada coś ze mną, tylko trzeba czytać. O! O! Czyli, że... Aha, to mam wszystko zamknięte. Muszę to jakoś odblokować. Okej, nie podoba mi się. Aha, możemy zmienić to. Aha, możemy sobie pozmieniać wszystko. No dobra, gdzie są te... Da się obrócić, da się obrócić. No, co jest najważniejsze w grze? To mi się trochę podoba. Żeby zrobić postać taka, jaka mi się podoba, a reszta pójdzie przyjdzie z czasem. To jest też takie całkiem spoko. Trochę wygląda jak szalik z Natsu z Fairy Tail. Ale chyba przy tym zostanie, bo to wygląda tak, o, jestem przypakowany ziomek. Change color, oh shit. Of course. Już jestem szczęśliwy. Pierniczej zbieranie kart. Chcę wybrać kolory. Nie sprawdziłem wcześniej, ale możliwe, bo tam dostałem coś. Wiesz, jakoś skin jakiś też dostałem w nagrodę i nie umiem go znaleźć. Mniejsza, większa. Info, gadaj, co wiesz. Goodbye. Nie mogę zdumować, nie, no, ale teraz mi się podoba, ziomeczek. Okej, teraz możemy zabijać. Doba. Mam ogniste rączki, mogę naparzać. Szkoda, że nie można zbliżyć faktycznie, bym zobaczył jak ten ziomeczek wygląda. Zbliżej, nie patrząc. O, to może. Nie wiem co on robi teraz. Ja nic nie robię. To jest jakiś może podryw. Tak koty się tak kręcą zawsze. Boczkiem. No to za to mi się muzyczka podoba, jaka z menu. W czasie gry taka trochę słabsza sobie jest. Drugi level. Trochę podobaliśmy dopiero drugi level. Ale ja jestem całkiem pozytywnie nastawiony i myślę, że całkiem niegłupia gierka to jest. Myślę, że się troszeczkę pobawię fajnie. Zmieniłem sobie postać, najważniejsza rzecz. Zdobyłem karty, fajna rzecz.
samo granie, sama ta technika, coś troszeczkę innego, coś troszeczkę ciekawszego, czy to będzie takie super na długie godziny grania, zobaczymy. Myślę, że dzisiaj trochę posiedzimy dłużej, zobaczymy, jak to wszystko się nam będzie działo, troszeczkę może będziemy mieć wyższy level. To kolejny filmik zrobimy o tym, jak to wygląda już tam w dalszych stadiach gry, ale jak na razie ja jestem całkiem na plus, uważam, że gra jest całkiem na plus, jestem całkiem zadowolony. Nie spodziewałem się, myślałem, że będzie tak trochę słabsze. Faktem, że ktoś jest fanem tylko gier MMO, a nie Magic the Gathering, to może niekoniecznie mu tak od razu podejdzie. No ja tam się całkiem fajnie bawię. Fakt, że troszeczkę laguję, fakt, że troszeczkę musiałem jakość pogorszyć, no ale co zrobisz, jak nic nie zrobisz. Jak na razie, moim zdaniem, Magic the Legends, Multiverse, Magic the Gathering, super sprawa. Jak na razie jestem zadowolony, zobaczmy, co będzie dalej. Mogłoby tam troszeczkę mogło być lepsze jak zwykle, ale co zrobić, jak nic nie zrobić. Cieszmy się, że mamy w ogóle cokolwiek nowego. Póki co odrywamy się od Black Desert Online i gramy coś troszeczkę innego. Zwłaszcza, że Magic the Gathering nie mam teraz za bardzo gdzie grać, bo sklepy pozamykane, nie wolno się nic tam tego. To chociaż tu sobie kartę pozdobywam. Dobra, to było na tyle, jeżeli chodzi o dzisiejszy filmik i Magic the Legends. Zatem ja jestem i trzymam zróbeczka. Hej!